Cześć, ja jestem Pixper, witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na naszym serwerze. I słuchajcie, dzisiaj pójdziemy oblutować sobie, no gdzieś tam był ten cały, no ten podwodny, no ta podwodna świątynia. Tylko muszę się najpierw do tego, kurde, przygotować. Więc dobra. Na pewno sobie tak, weźmiemy sobie głębinowy wędrowiec. Dobra, żeby nie miały cierni, to sobie wezmę te. I hełm z oddychaniem i wydajności pod wodą. Tylko ten ma ciernie. Dobra, ten nie ma cierni, to sobie tak. Na pewno to sobie weźmiemy, zaraz to sobie założymy. Jeszcze tak. Dobra, kilo z jedwabnym dotykiem nam się przyda. Taki kilof myślę, że też się nam nie przyda, żeby po prostu to wykopywać szybciej. Myślę, że jeden taki sobie odłożę. Dobra, tamten... Ten nie ma grabieży, dobra. Ten... Dobra, siekierę też myślę, że trzeba odłożyć. Dobra, to jedno sobie zostawię. Okej, jeszcze tam pewnie siedzą jakieś te całe guardiany, więc na pewno sobie weźmiemy mleczko. Dobra, tyle nam wystarczy. I oczywiście tam sobie stamtąd, bo tam są bloki złota i tam co też, no, po prostu tam to fajnie wygląda. Czekajcie. Fajnie wyglądają te bloki, one będą te wszystkie bloki na willę i do też innych rzeczy nam się to przyda. Dobra, więc teraz jeszcze odłożę sobie, to jest na pewno nam niepotrzebne. To się nam też nie przyda. Dobra, jedzenie oczywiście tak, jeszcze sobie myślę, że wezmę parę więcej. Tyle mi na pewno wystarczy. Okej. I teraz jeszcze tylko mleko, tylko żeby tego jajka nie zebrać. Okej, to wszystko mamy. Dobra, tylko teraz tak. Siekierę sobie na razie odpiszę. Też dobra, wezmę sobie tak. I tu będzie pod czwórko. To jeszcze sobie tak to wezmę. Jeszcze jakiegoś instant healtha, jakby co. Okej. Myślę, że jestem przygotowany. Dobra, tu mamy ten kilof. A właśnie, ostatnio sobie zrobiłem też kilof z jedwabnym dotykiem. Najlepszy w grze. Tylko, że nie jest nederytowy. Na razie go nederytowego nie będę robił. Więc myślę, że się zobaczymy, jak już znajdę to całą podwodną świątynię. Słuchajcie, tu już jest ta cała świątynia. Więc ja teraz sobie zakładam to. Zakładam sobie to. I podmieniam sobie mieczyk. Jeszcze sobie dam na 8 instant healtha, jakby co. Najemy się, no i możemy po prostu lecieć tam. No nie. Sio. Sio. Dobra, lecimy. Oczywiście jesteśmy dużo szybciej teraz pod wodą. Mamy tutaj oddychanie 3, więc naprawdę nice. No i właśnie. No i tu już mamy tego całego, ten efekt posrany. No nie, jeszcze tu teraz co te? No nie, mam odrzut na mieczu. Dobra, na ich na razie nie ruszam. Okej, tu mamy te. No nie, muszę wypić mleko. Teraz tak, to sobie ładnie zbiorę. To fajnie wygląda. Pyk, pyk, pyk. No i dobra. Teraz zbiorę sobie to wszystko tym kilofem. No, z respiration jest dużo szybciej. A właśnie, dowiedziałem się ostatnio, co ja robiłem ostatnim razem tutaj w tej świątyni źle. Bo ja jak piłem właśnie to mleko,
to też sobie zdejmowałem ten efekt na oddychanie pod wodą. I trochę tego nie przemyślałem sobie, że to tak nie będzie działało. No nie, coś mnie tu znowu bije. To ty, gnoju, jesteś. Chodź tu. No nie, dobra. Muszę się wbić do świątyni i zabić znowu te całe gwardiany. Bo... no mlek mi w końcu zabraknie. Dobra, to sobie, słuchajcie, jeszcze zabiorę. No nie. To mi się może przydać w krytycznej sytuacji. No dobra, tu jest kolejny. Dobra, tu nic na razie nie ma. Nie, no na serio. Co mnie tu bije? No to wy, gnoje, mnie bijecie. Chodź tu. Dobra, złapię sobie jeszcze tlen. Myślę, że no troszkę mleczek więcej trzeba było wziąć. Ale dobra, myślę, że sobie i tak damy radę. No spokojnie. Dobra, ich olewam. O, tu są gąbki, dobra. Gąbki są akurat fajne, dobra. Ja sobie to ładnie tu postawię. Teraz właśnie tych gąbek nie zbiorę. Dobra, następnym razem trzeba przynieść więcej tego mleka. Dobra, ja sobie jej łapko fajnie zbiorę, bo to też jest fajny lucik. Pyk, pyk, pyk. O. Nie. Nie. To jest nasze ostatnie mleko. Dobra, ja to na razie zostawiam. Dobra. Widzicie dobrze, że teraz wziąłem te drzwi. I teraz tak. Muszę znaleźć tych guardianów. Ale co jest? Dlaczego ja tu nie mogę przepłynąć? Noż ty, gnoju, zostaw mnie! No nie widać tego nigdzie. Dobra, zaraz muszę to też postawić tu. No i chodź tu teraz na klepy. No i pyki cię teraz, gościu, rozwalam. Dobra, ostatnie mleko. Dobra, i teraz szybko muszę go znaleźć. Tylko gdzie to gówno jest? Ty, ja nie wyjdę stąd teraz, zaraz. Dobra, muszę zapamiętać, gdzie jest wyjście. Ty, a może tu jakieś krowa będzie? Dobra, teraz trzeba znaleźć jakąś krowę. Dobrze, i teraz musimy znaleźć tą krowę. To nie wiem, czy to będzie łatwe, czy to nie będzie łatwe. To sobie trzeba tu wylać. Dawaj, tak. Pyk, doń, dobra. Teraz dawaj mi krowę. Szybko, mi jest potrzebna jakaś krowa. Grono, na serio, tu żadnej krowy nie dasz mi.
Nie jestem teraz... O, właśnie, zgliszczesce. Dobra, mogę sobie teraz mleko już uzupełnić. To mi do niczego nie jest potrzebne. Dobra, chodź tu jakieś krowy. No nie, dlaczego mi uciekają? Pyk. No i dobra, na razie nic jeszcze ciekawego stąd nie wziąłem. Więc teraz znowu tam idziemy. No i oblotowujemy resztę. Dobra, ja już jak sami zaraz zobaczycie, jestem na miejscu. Właśnie. No ale dobra, teraz nie mam tych całych tych. No dobra, no jakoś trzeba to spróbować zrobić. Dobra, wbijam się. Dobra, tu są od razu gąbki. Tylko, że tu są też te. Dobra. No i kolejne tu przypłynęło gówno. Dobra, tu znalazłem to. Jest. Dobra, teraz sobie na szybko na serio tak szybko? Nie, no dobra, to musi być gdzieś tu blisko. Dobra, na pewno nie tu. Dobra, tu jest jakieś otwarte pomieszczenie. Dobra, ja od razu tu lecę. Dobra, tu jest kolejny. Dajżesz mi to, gdzie one są? Serio, tu ich nigdzie nie ma? To wygląda jak coś... Jak coś fajnego. Nie wiem, czy tym jest. No co jest? Halo. Dobra, zostały mi już tylko dwa znowu. Dobra, dawaj to. Dobra, na szybkości. Odładowanie. Dobra. Gdzieś to tu słychać. Dobra, znalazłem ich. Znaczy raczej go. Znaczy ich. Dobra, tłuczę ich. Dobra, jeden poszedł. Tylko błagam, żeby to już były tutaj ostatnie. No i dobra. Guardiany są bardzo słabe. No nie. Dobra, i zostało mi ostatnie mleko. Jakby co. Ja bym go nie chciał już używać. Wow, to fajnie to wygląda. Tylko teraz tak, muszę znaleźć te całe gąbki, tylko gdzie one były. O, to też fajnie wygląda. O, dobra, znalazłem też te bloki złota w końcu. Tylko najpierw muszę się z tymi gnojami rozprawić. Ile ich tu? Dobra, bo dosyć mnie mocno tłuko. Na serio. Gdzieś tu jeszcze są. Dobra, muszę znaleźć wszystkie je wytłuc. Dobra. Teraz tak. Będziemy zbierać te bloki złota teraz. Dobra, ostatnie mleczko. I jedziemy. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8 bloków złota. Ty, to się mi opłacało. Dobra, tu jest też już od razu wyjście. Okej, dobra. Jak na razie mi tego efektu nie dają. Ja sobie mogę na spokojnie to tu wszystko pozbierać. Dobra, dał mi w końcu ten efekt. Dobra, to teraz tak. Ja, słuchajcie, znowu idę. No, Bartka, potę całe, no. Jak to się zwie, no. Krowy i do mleka. Zbierę sobie to mleko i wracamy. Later. Jestem z powrotem, więc znowu możemy ruszać do tej świątyni. Tylko tak, muszę znaleźć ten w końcu ten ostatnie guardiany. Dobra, z tego co pamiętam, to tu były te gąbki. Tak. I sobie je do końca bym chciał pozbierać. No tak będzie szybciej. Cyk. Ładnie gąbeczki lecą, bo gąbki też się na pewno przydadzą. No nie. Jak to mnie drażni. Dobra, cyk. Gdzieś ich tu słychać, one muszą być gdzieś tu niedaleko, te guardiany. Tylko gdzie dokładnie? Dobra. Nie wiem, ja muszę ich znaleźć. Bez tego się nie obędzie. Dobra, tylko tak, najpierw się tu odładuję. Dobra, teraz to muszę zebrać. Biorę to. A ty co ty tu robisz? No się stąd. Dobra, poszedł se. Dobra. No na serio? No wybij to. Dobra, błagam, żeby one tu były gdzieś. Nie, tutaj ich nie ma. O dobra, tutaj są. Ile ich tu jest? Ty. Potężna jakaś ilość ich tu. Dobra, tylko że ja już nie mam tlenu. Bym musiał się tu odładować. Pyk. Dobra, ale... Trzy tu są. Dobra, dawaj go. Dobra. Już tylko ostatni. No dawaj go. Kurde, mam połowę hapsów. Dobra, nie, ja się muszę odładować. Dobra. Teraz już mi się życie ładuje. No i dobra, no i widzicie. No nie, jeszcze ten mały gnój na serio mnie tu bije. No i teraz już chyba nie będzie tych więcej, tych guardianów. Oby. Bo już mam dosyć z nimi klepy. Znaczy tego efektu, co oni dają. Dobra, ostatnie dwa mleczka, jakby co. Dobra, tu już jest wyjście. Dobra, co jest z drugiej strony? Tutaj chyba też były te guardiany. Ale dobrze, że teraz już ich nie ma. Dobra, ja się muszę najeść. I dobra, no i chyba przechodzimy do zbierania bloczków. Pyk, 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 pyk.
No już dosyć dużo. Dobra. Tego całego pryzmarynu potrzebujemy dużo. No to jest na takie coś jak przepowiednia, a przepowiedni na pewno potrzebujemy zrobić. Dobra, tak. Dajmy sobie to tu. No i pyk. Teraz możemy to sobie ładnie zebrać. Pyk, pyk, pyk. Tu oczywiście też mam lepiej, bo tu mam wydajność pod wodą. Dzięki czemu pod wodę szybciej kopię. To jest naprawdę fajne. Dobra. I czy może jeszcze coś w tym jest? Nie. Dobra. Pyk, pyk. Dobra, na razie jeszcze miejsce wykumam. Dobra, tu są moje drzwi, sobie je zabiorę ładnie. Dobra, pyk, pyk. Bo te wszystkie bloczki są bardzo ładne i one się na pewno do willi przydadzą. Sio. O, to jest fajne. Dobra, tu były te właśnie bloki złota, które naprawdę były fajne. Ten bloczek też jest na pewno bardzo fajny. Każdy z tych bloczków fajnie wygląda. Pyk, pyk. Dobra, muszę postawić na szybko drzwi. To na pewno mogę wyrzucić. To też mogę wyrzucić. Dobra, no i zbieramy bloczki dalej. Dobra. Myślę, że już mam dosyć wystarczająco tu tych bloczków. Co prawda bym mógł sobie oczywiście dużo więcej tego nazbierać, bo jeszcze tu by się miejsce znalazło. Ale już mi się na razie nie chce, więc ja już będę powoli spadał z tego miejsca do chaty. Tylko dobra, w którą stronę? Dobra, w tamtą stronę. Więc w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!